zbliża się uroczystość Bożego Ciała, stąd tematem wiodącym najnowszego numeru niedzieli jest Jezus i droga do Niego. Polecam artykuł Sakrament Obecności, który w sposób bardzo obrazowy mówi o rzeczywistej, jedynej i wyjątkowej obecności Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Budowa ołtarzy, układanie dywanu z kwiatów umacniają wspólnoty i tworzą wyjątkową przestrzeń modlitwy w wielu miejscach naszego kraju. O polskich procesjach Bożego Ciała pisze Katarzyna Wojnarowska. Autorka zaprasza nas do Łowicza. Procesja z tego regionu została wpisana na listę UNESCO jako fenomen światowego niematerialnego dziedzictwa. Polecam tekst redaktora naczelnego niedzieli księdza Jarosława Grabowskiego o wielkiej tajemnicy wiary, czyli o Trójcy Przenajświętszej. Mówienie o Trójcy nie jest rzeczą łatwą. Wyrażenie trójjedność jest zawsze trudne do zrozumienia. Więcej w artykule Bóg jest Trójcą Świętą, skąd o tym wiemy? Arystokrata ze schroniska to artykuł Agnieszki Bugały o człowieku, który swoim życiem przypominał, że będziemy sądzeni z miłości. Brat Jerzy Marszałkowicz z Wrocławia mieszkał przez 38 lat z bezdomnymi. O jego heroicznym życiu więcej na łamach tygodnika. Co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa w najnowszym numerze niedzieli? Jan Mela mimo wielu trudności w dzieciństwie nie stracił wiary i radości życia. O przełamywaniu barier i wierze mówi w rozmowie Mój biegun to Chrystus. Poza tym przeczytamy o kraju, gdzie nie wolno importować Biblii, różańców i innych dewocjonaliów. W Arabii Saudyjskiej żyje około 1,5 miliona chrześcijan, ale ich położenie staje się coraz bardziej niepewne. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego numeru niedzieli z datą 16 czerwca. Zachęcamy gorąco Państwa do lektury. Zapraszamy też na strony internetowe www.niedziela.pl. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w Polsce coraz silniej zaznacza się swoisty dualizm. Z jednej strony ciągle pełno w nas przywiązania do tradycji. W procesji Bożego Ciała, która przecież ma być publicznym wyznaniem wiary, biorą udział tłumy ludzi. Polacy przekazują sobie z pokolenia na pokolenie zwyczaj dekoracji ołtarzy, często bardzo pracochłonny i wymagający wielodniowych przygotowań. Z drugiej strony w tej samej Polsce mamy do czynienia z groźną eskalacją negatywnych emocji, które narzucane przez retorykę kampanii wyborczych coraz mocniej uderzają w każdego z nas. Nie ulega już wątpliwości, że mamy do czynienia z coraz bardziej bezpośrednimi i brutalnymi atakami na Kościół, na symbole religijne, które dla wielu z nas pozostają świętością. To w polskim Gdańsku doszło w tym roku do kpin z procesji Najświętszego Sakramentu. Trudno więc uniknąć przekonania, że jako naród jesteśmy rozdarci. Stoimy między tym, co święte, a profanacją tego, między manifestowaniem wiary, a jej negowaniem, między cichą, pełną miłości obecnością Boga, a krzykiem egoizmu i oskarżania bez jakiejkolwiek chęci porozumienia. Uroczystość Bożego Ciała ma nam przypomnieć o Bogu, który jest blisko każdego z nas, który pozostawił siebie w Eucharystii w sposób jedyny i wyjątkowy i wciąż pragnie być wśród nas, w naszych wspólnotach, w małych i większych społecznościach i w całym narodzie. Może tegoroczne procesje staną się okazją, by sobie to na nowo uświadomić. Dziś każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście idę przez życie z Jezusem. To ważne, niezależnie od tego, kim jestem i jaki jest poziom mojej wiary. W tym Kościół przypomina, że każda Eucharystia prowadzi do nowej bliskości z Jezusem. Niech więc dobry Bóg scala naszą rozdartą rzeczywistość.